nadzieję, że dobrze widać. Siemanko, z tej strony Bombstrike, witam was bardzo serdecznie w pierwszym unboxingu, większym unboxingu pirotechniki ze sklepu Fajerwerki Shop. Oczywiście z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie polecić Fajerwerki Shop z racji tego, że przesyłka dotarła do mnie błyskawicznie. Wczoraj złożyłem zamówienie, a dzisiaj już paczuszka jest u mnie na miejscu. Także przechodzimy do odpakowania. Nóż przygotowany specjalnie na tę okazję dzisiaj. Pliony mam nadzieję, że wyczynię, bo nie są akurat taki dość duży. Także startujemy. Także zaczynamy. Wyrzutnia Selen, kaliberek 20 mm, gdzie mieszczało, wyrzutnia Scream, Whistling Battery. No to taka, można powiedzieć, za dzieciaka, pamięta, zawsze się kupowało takie bateryki z piskiem i hookiem. Crazy Clown od SR Pyro, 36 strzałów, kaliber 25 mm, Black Scorpion. Wyrzutnia, na którym mega zależało, wyrzutnia Zuro od Iskry, kategoria F3, neku 980 gramów, 100 strzałów, plus minus 60 sekund efekt, no i 25 mm. Musiał zamówić sobie klasyczki, paczka PS5 od Funke i PS3, gdzieś jeszcze zapewne znajdę skrzynce PS-ki od Dextrina, zobaczymy. Oczywiście dalej rakietki, na których mi też mega zależało. Mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości, to są 4 rakiety na Funkę, 10 sztuk, przetestujemy sobie, plastikowa rurka, bardzo fajnie zapakowane. Ogólnie Funkę zawsze robi mega konkretne grafiki na swoich etykietach, także za to mega pracuje. Disco ląd, sztuka na pewno się przyda do jakiegoś projektu, wiadomo, jeszcze też będą zakupy w dyskontach. Po świętach bożonarodzeniowych zimne ognie, w sumie kupione dla mamy albo też dla kuzyna, zobaczymy. Oni raczej nie bawią się w takie przysłowiowe bomby, jak oni to nazywają. Paczuszka eksploderów piątek. Zapalnik dwudyszowy. No i spłonka z racji tego, że posiadam zapalnik jednokanałowy i lubię sobie czasami pirotechnikę odpalić bezpośrednio za pomocą systemu radiowego. Także tam się prezentowały te zakupki, na dniach pojawił się filmik całego stafu, takiego wstępnego, można powiedzieć. Jeżeli będzie chodziło o jakieś dodatkowe zakupy dyskonta w grudniu, to wiadomo, filmiki będą się pojawiały na bieżąco. Liczcie też na jakieś testy, jeżeli chodzi o petardy hukowe, bo na pewno takie też zrobię. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam was do oglądania. Trzymajcie się, na razie.